Szczerze powiedziawszy, chyba wiem, gdzie kawałek kupić. Ten. PlayStation 4 Miasto Ogrodów. Znaczy Miasto Szczęścia tutaj nasze nazwane. Dobra, więc zaczynamy sobie i tak, od razu zaczynamy, nie wiem, tutaj podawałem lasa, nie wiem, czy to już wam pokazywałem w odcinku. Możliwe, że tak, możliwe, że nie. Tutaj jest, a tego raczej na pewno nie widzieliście, tu jest też autostradę puściłem. Taką od boku jedzie teraz tutaj, dojeżdża do prawie wszystkich miejsc. Tak tutaj z boku. Jedzie się, snuje, tutaj jest dojazd na przykład do tej strony, oczywiście tutaj będzie pewnie to przebudowane później, ale aktualnie tak to się ciągnie. Tutaj górą dodałem dwa składowiska, hangary. Jeden jest na strefa towarów i drugi też jest na strefa towarów, bo to pomaga przemysłowi od razu. Tu na górze i tu się rozjeżdża, zjeżdża sobie jeden tutaj do tej strony przemysłu, a drugi do tej. I a propos przemysłu, przemysł nam się bardzo chce budować, a właściwie to biura. Tak, my idziemy teraz tylko i wyłącznie już w biura, więc możemy sobie, więc właściwie, jak mam być szczery, to wywalmy sobie wszystko, cały przemysł. Ten tu, w tym miejscu, to wywalmy sobie aktualnie cały. A tutaj było trochę handlu, to my go sobie należy tutaj trochę usuniemy, a później sobie go jeszcze gdzieś tam podrzucamy. No ma to tak, pousuwajmy na razie wszystkie dzielnice, ponieważ nie chcemy się tutaj manewrować wokół tego. No ma tutaj, tutaj, tu też. I teraz tak, i tu się budują wszędzie biura. Z tym, że jeszcze musimy stworzyć jakąś jedną nową dzielnicę biurową, żeby to tutaj wszystko działało dobrze i pięknie w ogóle. W ogóle mamy całkiem ładny zysk, jak na takie miasteczko. I też trzeba się właśnie zająć popytami, dzisiaj głównie bym pozajmował. Nie nawet tym samym industrii, z którym trochę ostatnio żyliśmy. Dobra. To tak, to jest całkiem nieźle. Teraz tylko jeszcze co po niektórych miejscach podrzucamy trochę handlu, żeby oni tu też mieli jakby coś, gdzie pójść do sklepu. No bo to też są ludzie, więc też czasami mogą na przykład zechcieć sobie pójść do sklepiku czy coś. Więc my to rozumiemy oczywiście, więc dajemy im tutaj możliwości sklepowe, więc proszę bardzo, tutaj, jakiś jest pożar, ale to raczej powinno być dosyć ugaszone. No, policji tutaj nie ma, a ze strażą też nie jest najlepiej. Wymieńmy może po prostu to na... Tak, tutaj to nie wejdzie oczywiście, to tutaj go postawimy, a tutaj będą biura. Dobra. Tu też się zmieszczą przecież jakieś biurka, to tam możemy zaczynać. Niech to się przebudowuje. Sądzę, że to jest tak gruntowna przebudowa, że po pierwsze to dosyć mocno tutaj będzie na tej jedynicy zmieni się, a po drugie no, nasza komunikacja będzie też musiała się niedługo tutaj zmienić. I a propos komunikacji. To zacznijmy ją tutaj, w sensie komunikacji. Ale zacznijmy od dróg. Więc tak, tutaj jak się ciągnie ta droga, to my ją sobie przebudujmy na rowerową. Bo wiadomo wszyscy, że my wszyscy uwielbiamy rowerki. A ponieważ tutaj się to będzie dalej ciągnąć, no to by się aż przydało. I teraz tak, usuniemy na razie tą autostradę, bo tutaj będą nasze biura. Więc dobra. I tu to tak właśnie, o, w ten sposób się na razie tutaj będzie to ciągnąć. Tu będzie dochodzić i tutaj zobaczymy, co będzie się dziać. W sensie, no aktualnie tutaj po prostu to podłączymy z tą autostradą. A później to będzie może trochę inaczej jakoś. Bardziej sensownie. No ma czekaj, to najpierw zróbmy zjazd. Okej. Okay. Dobra, tutaj dojedzie. A resztę to zaraz zrobimy. Teraz tak. Tutaj
sobie puścimy trochę większą drogę. To będzie sobie tutaj jechać bokiem. Oczywiście do koni też będą biure. Będzie sobie tutaj wyjeżdżać tu i będzie tutaj jakieś połączenie. Dobra. I teraz tak. Tutaj nie ma podłączenia. O, tego akurat nie wiedziałem. To musiało mnie jakoś wypaść z głowy. Więc my tutaj sobie zrobimy podłączenie. Ojoj. Ej, przepraszam. Dobra. Teraz tak. Sobie puścimy tutaj tą drogę. Tu, tu. I tutaj trzeba nie się wbić niestety w tą część. Uja, przyspieszmy czas. Dobra. I tu będzie właśnie tak to sobie jechać. Tutaj jest nawet całkiem nieźle, tylko tu trzeba zrobić dwa pasy. I oczywiście świateł... A nie. Światełek to ja nie lubię. Dobra. I teraz tak. I tutaj stąd sobie damy właśnie jeszcze... Tu będą... Teoretycznie nie potrzebują jakichś tam specjalnych dróg. W sensie mówię... Na przykład z drzewkami, ale... Ale ja będę miły i im tutaj postawię. Więc proszę bardzo. Dobra, tu dotąd sobie dociągniemy. I na razie to może być właściwie tyle. Dobra, no tak, teraz przyciągniemy sobie tutaj dzielnicę. Żeby to wszystko było tutaj w tym. Tak, my dzisiaj tutaj zajmiemy jeszcze... Nie tylko tym, jak teraz sobie tutaj biura. Tylko my się dzisiaj też zajmiemy budową meta. To jest też moja jedna z ważniejszych rzeczy dzisiaj, którą chciałem zrobić. Bo w ostatnim odcinku już postawiliśmy dwie stacje, czy nawet jedną. A dzisiaj to zrobimy, żeby już było lepiej to się wyglądało. Dobra. Tutaj całkiem nieźle jest. Ślubi oczywiście noc. Dobra, no akurat nocą już nie będę tutaj stawać. Już bez przesady. I handel. Tutaj na przykład jakiś zrzucimy sobie tu. Bo to akurat to faktycznie jest bardzo mało sklepików. Tutaj to jest daleko, to mi bardziej szkodzi. Więc proszę bardzo. Jakieś tu się niech mogą pobudować nawet. Dobra, no i tak. Dalej, handel chce się budować. Handel jest tutaj, w ogóle jest nasz stadion. Ja podam po stadionu. Kiedy jest mecz? Mecz odwołany, dobra, to jest jeden, co był odwołany, pamiętam. Ja nie widzę. Czekajcie, następny mecz. 6.12.2025. No to jeszcze trochę do niego jest. Ale ludzie idą tutaj pełną padą, więc nie wiem, czy tutaj później jakoś nie zmienimy trochę jeszcze tego. No i tu chyba sobie ten skrót. Pokaż to. Tak. Oni tu sobie dają ewidentnie skrót. Tego właśnie nie chciałem tej drogi. Dobra, zmieniłem kierunki. Ewentualnie, nie wiem, usuniemy ją, ale po prostu mi tutaj bardzo ta droga pasowała, więc nie wiem. Nie chciałbym jej zbytnio stąd usuwać, ale... Ale jak to będzie wyglądać, jak wygląda, no to nie będę mieć wyboru. Dobra, tak, tu jest ten nasz przemysł. To nim bym się nie zajmował teraz. Tu sobie zrobimy podłączenie. A ty musisz mieć wodę. Więc zaczynamy ci jej wodę. Dobra. Coś tu się rozchodzi trochę to, ale... Ale mniejsza z tym. Dobra, tutaj się całkiem nieźle to jedzie. Dobra, tu, tu i tu. Zresztą z tego co pamiętam, to wzdłuż tutaj, tej części, to nawet tu nie miało być zbytnio żadnych zabudowań, więc może je usuniemy. O, nowy kawałek ziemi. Dobrze, będę pamiętać. Światła. Sio. To jest ostatnia rzecz, jaką bym tutaj chciał, żeby tutaj się pojawiło. Światła. Dobra, no i tutaj sądzę, że dobrym rozwiązaniem byłoby dociągnięcie tu już do tej autostrady, tej naszej dzielnicy po prostu handlowej. I tu się będzie też po prostu będą te jakieś handle i w ogóle fajnie będzie. Dobra. Tak, tutaj ta droga sobie tak skręca, bo ja zbytnio nie wiedziałem, gdzie ona będzie tam później jechać. W sensie ta droga. Na razie ją sobie puśćmy tak. A tutaj tą drogę, co tak sobie wykręca, to nie wiem jeszcze. Bo możemy ewentualnie jakoś tak to podłączyć, bo nie chcę, żeby to się też zbytnio łączyło z przemysłem. No a tutaj mogę nawet wykręcić. Tu nawet mogę się zadać o zakręt.
i tu będzie się to jeszcze tak skręcać. A tutaj te potoje, ja tutaj aż tak daleko to robię, żeby tutaj po prostu zrobić zjazd. Jeden będzie tak, a drugi będzie... Okej, no ma, trzeba bardziej go wykręcić. Dobra, jeden tak. A drugi tak. No, przemysł będzie szczęśliwy i pewnie handel też będzie szczęśliwy. A potem po handlu. Byśmy może im tutaj postawili jakiś monument. Dobra, wiem, że mamy mało forsy, ale... No mimo wszystko... Coś powinniśmy być w stanie postawić im tutaj. To za 180k. Bo na pewno im tutaj epicko wyglądało, ale może, może jeszcze nie. Dobra, supermarket im postawiliśmy. Hala sportowa. Nie zmieści się nawet. Chleb wielobranżowy też. Też to są duże. Katedra za 500. Nie. Kino. Za 110. Myślę, że coś takiego tu by mi się przydało. Dobra, ja tego kina to bym postawił tak właśnie na boku może. O! I widzicie, i cieszycie się, i ja też się cieszę, że wy się cieszycie. Tak, to zdanie nie miało w ogóle sensu. Mniejsza z tym, tutaj się budować. Przemysł, no jak mówiłem, tak, taki zrobił. Czyli polubił, co tutaj zbiłem. Tutaj zaraz lasy wmontujemy w ogóle. Tak, bo nasz przemysł tutaj leśny to całkiem nieźle sobie radzi. Na przykład korki się już podlewem robić. I w ogóle. A, to bo tutaj ten tram płynie i tu by się przydała kolejna stacja pewnie niedługo. Przystanek w sensie tramowy. Tutaj ogólnie całkiem nieźle ludzie skorzystają z tego tramu. Więc sobie wejdziemy w podląd. No, 35 osób tutaj jest. No, więc jest naprawdę całkiem nieźle. Dobra. Tutaj, tak, tu trzeba wyciszyć koniecznie tę autostradę. Od tego. O, tu są już 3, tu są 4, 3. Okej, i tutaj się kończą 4 fazy, to tutaj jeszcze dociągniemy, żeby dotąd się kończyły. I tu jest jakiś duży most, nad którym nie mam na razie żadnych wpływów. Okej. Dobra, całkiem nieźle to wygląda, powiem tyle. Naprawdę, całkiem nieźle. Tu tylko trzeba przedłużyć ten las jeszcze. Szkoda, że się nam nie chcą mieszkańcy budować. Co nad tym ubolewam akurat, niestety. Bo to jest to, na czym tutaj najbardziej mi teraz zależy. Chociaż wiem, że handlu też potrzebujemy dużo tego akurat tego. Bo to jest też tutaj w kratkach niestety liczone. Ale, no cóż. Dobra, to tak. Ja po prostu wiem już założenie, że zawsze jest trudniej z jednym. No tak, tutaj dajmy sobie, żeby dalej się to budowało. Autostradę to ja będę musiał non stop przebudowywać. Chyba że... Zrobimy tu dla niej rozwiązanie. Okej, czyli trzeba było przedłużyć o 2 kredki dalej. I ją po prostu wciągniemy tutaj do środka miasta. Może to nie jest aż taki zły pomysł. Czekaj, tutaj sobie dajmy to... Normalnie z drzewkami, tu w ogóle widzę, że dużo ludzi korzysta z tego Baba Maju. Like, really, bardzo dużo ludzi. Co nie wiem, że aż tak dużo ludzi może tutaj korzystać z tego Baba Maju. Okej, no, ci się teleportują i... idą do najbliższego przystanku, czyli tego. Ta, no bo tutaj to jest jedyna komunikacja w rejonie. I jak mogłem się spodziewać, jest dosyć przepełniona. Dajmy to na 200% tą linię. Tak, bo tutaj jest... ona jedzie... O, tutaj się wymieniają. Na tej pętelce. No, jak widzimy, tutaj się naprawdę nieźle wymienia. I a propos wymieniania, gdzieś pamiętam, że musiałem coś takiego dostawić jeszcze. No, a tak, tutaj wam kompletnie nie zostawiałem jeszcze wody. Więc tu akurat to by się nawet zgadzało, że nie macie wody. I to, że nawet się nie chcecie budować jeszcze tutaj wszędzie, to też nie jest aż tak źle, bo... Jak wam będzie. Dobra, szczęście ludzi. Nad tym byśmy mogli popracować, w sensie biuro. Bo tutaj to niekoniecznie jest aż tak dużo tych gadżetów powstawionych jak wszędzie. A też wiadomo, że nasze biura muszą być szczęśliwe. Więc na przykład jakiś korcik. Proszę bardzo. Jakiś inny, jeszcze gdzieś tutaj korcik w środku byśmy montowali. O, też czemu by nie. Albo jakieś takie coś małego. Mały korcik.
godzina mniej więcej. A tutaj to jest więcej miejsca, więc byśmy postawili sobie to. Tylko tak, żeby nie użyć tego dużego budynku. No. Fajnie. Naprawdę całkiem, całkiem fajnie. Tu będzie ścieżka, dochodzić sobie, bo ścieżki są fajne i ludzie z nich lubią z nich korzystać. I tutaj się to podłączy. Świetnie. Dobra, tutaj to dochodzi. A, tu chciałem zrobić ścieżkę. Już mi się przypomniało. Okej, z drzewkami. I teraz tak. Siatkę trzeba wyłączyć, to trzeba wyłączyć. Teraz tak, jak stąd wyjść, żeby nie zrobić problemu. W sensie, no budynek na pewno zniknie. O. Jak ładnie, ładnie. Dobra, mam wody nawet atakuje. A no tak, tutaj to trochę się pokręciło. Przecież nie zapomniałem tego. Tutaj zaś ta droga chyba tak niekoniecznie tutaj w dobrym miejscu wyszła. Albo coś ktoś tutaj się źle postawił. I chyba tak tutaj też jest. Że się ktoś tutaj coś źle postawił. Ale trudno. Ja nie będę aż tak bardzo marudzić na źle postawione budynki. Tym bardziej, że akurat w tym miejscu będzie idealny przystanek promowy. Więc nawet tutaj to będzie całkiem nieźle. No, tutaj. Drut powinien się podłączyć. No właśnie. Czy mi się podłączył? No, jakoś na styk się podłączył. Bo nasze ścieki muszą działać tam całkiem nieźle. W sumie to nie jest, muszą być te nawet podłączone, ale lepiej jak jest. Tak jakby nie były. Dobra, przejazd na drugą stronę będzie gdzieś indziej. Albo tak jak tutaj właśnie nam proponuje gra, zrobić go tutaj bokiem. Może i z tego skorzystać. Natomiast na pewno tutaj będzie przystanek promowy. No ten prom się już na to nie zatrzyma, ale kolejny już raczej tak. I co do podłączenia, no to nad tym pracujemy jeszcze. Okej, wyłącz się to. Teraz tak, trzeba tutaj ładnie wykręcić. No. Całkiem nieźle. I teraz tak, jak tutaj zrobić dojazd, żeby to ładnie wyglądało i się jeszcze wszystko nie rozwaliło? No, to będzie trudne. Dotąd będzie całkiem prosto. I teraz tak, bo tutaj bym chciał puścić to tam dalej prosto. Miała być wyłączona siatka. No nie wiem. Nie wiem, weźcie się z tym dogadaj, człowieku. No a tutaj podjeżdża... Tak? Nie, tu nie podjeżdża. Powiedzmy, że dotąd dojedziesz sobie, w sensie tu będzie autostrada, tak? O. Ale nie wiem, czy bym tutaj tak ładnie wypuścił, jak to zrobiłem teraz. Dobra, no i tak, powiedzmy, że sobie dojedziemy gdzieś tak dotąd. Tu sobie zrobimy podłączenie i tu sobie zrobimy podłączenie. No, nie jest aż tak źle. No, powiedziałbym, że nawet jest tak nieźle. Teraz pytanie z drugiej strony. Czy można byłoby to jakoś jeszcze lepiej zrobić, ale no już. Ale może być przesady, bo tak można w nieskończoność. No ma, to włączymy. Naciągniemy sobie to tutaj. I teraz tak. Lasy. No trzeba by tutaj posunąć. Bo jednak taki jeden las tutaj bym montował. Oczywiście nie taki. Bo już wolę coś takiego. Ale no wiemy oczywiście, o co chodzi. Oczywiście. Dobra. Tu tak. Tu tak, tutaj. Okej. Tu będzie jeden handel po środku. Ładnie. A tutaj po prostu zjedziemy las. W sensie, czekaj. Nie. To jest to.
Nie wiem, czemu włączyłem pauzę w sumie. To się pewnie zaraz się dowiem, ale nie wiem. Okej. No ale tutaj można sobie pozostawiać jeszcze z boku, obok tej szkółki. Fajnie. To akurat mi się podoba. Dobra, no to tutaj całkiem nieźle to już powiedzmy, że wstawiliśmy. Tutaj akurat to wiadomo, tak będzie wyglądać. Tu jest ta autostrada, się ciągnie tam prosto. Nie wiem, czy ktoś korzysta z tego przystanku tłumowego, ale wydaje mi się, że jeszcze nie. Ale no dobra. Akurat to na razie nie jest dla mnie jakoś strasznie ważne. Bardziej dla mnie byłoby ważne, bo tak, tutaj się nie dość, że kończy. No tu się będzie kończyć nasza dzielnica w ogóle, ta leśna. Rodakie. Czym ja to zelenię się? No niby tym. O, tym drzewkiem. Bo jak trochę tego typu ustawiamy, to będzie lepsza produkcja. Dziwne. Tak, tak to dziwnie trochę działa, ale... Ale tak działa, więc już nie ma do ciebie. Dobra, no i tutaj, czekaj, byśmy sobie dostawili to. Nam się kończy ta dzielnica, tak jak mówiłem przed chwilą. I ja tutaj już nie będę dalej tutaj kręcić w tych rejonach. Co się dało, to z tymi pełnie wystarczy. Naciągnięcie, co to nie oznacza, że po drugiej co czegoś nie będzie. Może coś montujemy jeszcze, ale... Ale akurat od tej strony to raczej już... To będzie na tyle. Dobra. Teraz tak, jakby tutaj zrobił, bo tutaj jeszcze trzeba parę tych budynków normalnych poustawiać. Tak, najpierw przenieśmy może... Przenieśmy ciebie tutaj. Okej. I postawmy dużą sobie plantację. To jeszcze leśną. O! No. I na razie na tym pozostawmy to. Może, dostawmy jeszcze tutaj parę tych drzewek. I dopiero sobie to zakończę. Okej, widzę, że to nie to drzewko. To też nie to drzewko. To będzie to drzewko, to będzie to drzewko. Dobra. To tutaj sobie wmiksujemy jeszcze to drzewko, żeby to jakoś tutaj ładnie wyglądało. A tu będzie dalej ta ścieżka się ciągnąć, bo tutaj... Bo tu się jeszcze trochę zmieni. Bóg. Tak, bo tu jest Bóg, tu jest Bóg. Bo tutaj ten kanał będzie się ciągnąć dalej, tylko na razie nie chcę już nad tym korespondować z grą, bo to może się skończyć, jak zawsze się kończy. Dobra, to tak, handel tutaj dotąd się ładnie dociągnął. Co znaczy, że chwilowo nie ma miejsca na nowy handel. I nad tym będę musiał jakoś pracować. To mi się nie podoba. Trzeba tutaj postawić jakiś budynek użyteczności, żeby to przejść dalej prąd poczty. To zawsze dobry budynek, zawsze pomoże. Dobra, no to tak. Szczerze powiedziawszy, chyba wiem, gdzie kawałek kupić. Ten. No. Bo jak kupimy ten i później kupimy jeszcze ten drugi, to raz, że tutaj jest ładna ten dostęp do tego wszystkiego. Dwa, w ogóle, że tutaj statki trochę ten dopływają. Nie wiem, nie wiem, jak jest tutaj ze statkami. Poczekaj. Tak, one dopływałem tutaj, więc akurat statki to już mam zabrane w teorii. Natomiast tu mi bardziej chodziło o to, żeby tak, pierwsze tą dzielnicę tutaj tam przyciągnąć, a po drugie tutaj zabić właśnie naszą dzielnicę. To tak. To się na pewno będzie tutaj ciągnąć, na pewno tamten kawałek ziemi tutaj będę chciał kupić. To jest 100% pewne. Natomiast naszą nową dzielnicę, właśnie tą handlową, sobie zamontujemy gdzieś tutaj. I ona będzie... Taka swojska, bym powiedział. To jest dobre określenie. Swojska. I tu będzie nowy węzeł, bambajowo, wszystko i tak dalej. Nie wiem jeszcze, gdzie go wmontujemy, ale na razie nie będę się nad tym zastanawiać. W sensie gdzieś tutaj. Gdzieś tu będzie nowy węzeł, bambajowy, metro i tak dalej, wszystko, ponieważ tu się będzie to wszystko rozjeżdżać dalej. No i tu sobie zróbmy na razie kawałek tej dzielnicy. Tu na przykład możemy sobie zbić jakieś... Nie, czekaj. Przejście. Przejazd.
Powiedzmy, że tutaj chcę, żeby jakieś to było w miarę dosyć dużo te dzielnice. Tak, żeby to handlo tutaj się pomieściło. Okej, dobra, tu powiedzmy, że dotąd się podłączy. Zaś stąd. Powiedzmy, że dotąd. Tutaj się to podłączy. I czekaj. I czekaj, tak. Tutaj jak już idzie ta droga, to my możemy ją sobie tak o, ładnie wykręcić. Tutaj sobie zrobimy połączenie. Tutaj do tego. Tu stąd tak. Tu sobie to tak wykręci. Na tym polega magia Cities. Żeby umieć właśnie w ten sposób budować. Czyli nie symetrycznie. Bo nie wszyscy to umieją. Dobra, no i tutaj po środku jakiś monument byśmy sobie postawili. Golf. Golf tu nam nie wejdzie. To akurat nie pasuje nam tutaj zbytnio. Kasyno. Kasyno byłoby nawet nie takim złym pomysłem tutaj w sumie właściwie. Trzeba by tutaj to przestawić. Którą z dróg bardziej naprostować. Dobra, czekaj. Naprostujmy tę drogę, później zróbmy tak, jak było przed chwilą. To zawsze pomaga. W sensie można wtedy osiągnąć dokładnie taki efekt, jaki się chce sobie. Czyli stawiamy kasyno. Nie. Teraz możemy go wybudzić. Bo się zrobi nie za przyjemnie. I stąd jedziemy sobie z drogą. I mamy i kasyno, i wedle tej drogi, co chciałem wcześniej. No. Ładnie. Dalej, jakieś parki tutaj jeszcze poustawiajmy, zanim ich tutaj wrzucimy. Żeby nie marudzili nam tutaj, nie podskakiwali, że jest za mało fajnie i w ogóle. Jakiś kopcik możemy jeszcze tutaj wmontować, o, od tej strony. Tak, tutaj sobie usunę światła. Dobra, to całkiem nieźle wygląda. I teraz wystarczy, nie, dać tutaj najpierw tą, na, że tutaj jest ten handel, a nie inny, bo to jest ważne. Przecież na razie to będzie tak nie dosyć ciekawie. Dobra, i dajmy, że to jest ten Eco i Bio i w ogóle, bo akurat na niego tutaj jesteśmy głównie nastawieni w tym mieście. I dajmy, żeby się tutaj budowali. Oczywiście jeszcze nie mają wody tutaj, więc się dużo nie pobudują tutaj, ale lepiej niż nic. Dobra. Tu. Tutaj akurat nie. Przy okazji daleko są biura, to może ktoś tutaj przyjedzie. Na komunikację na razie tutaj nie mogą nic liczyć. A bo dobra, powiedziałem, że nie mogą liczyć, to trochę się źle poczułem. No, zaraz im tutaj pociągniemy jedną komunikację i za chwilę skończymy. Skończymy, bo jeszcze metro chcę dociągnąć tutaj. A metro to jest niestety projekt na dłuższą metę, więc... Więc dociągniemy im tutaj po prostu na razie Bambaj. Będzie po prostu jeździć w kółku. W sensie, no ale zobaczycie, o co chodzi. Nasz Bambaj chodzi głównie o to, że będzie wjeżdżać tędy. I tak, on nie może być zbyt... Mój pomysł pierwszy był, że po prostu pojechał po okręgu, ale to jest takie... zbyt normalne, jak na mojej dzielnicy. Chociaż może najbardziej rzeczywiście jakieś zyskowne, jeżeli chodzi o to. No możliwe, że rzeczywiście jest najlepszym rozwiązaniem, dlatego pójdziemy w połowicznie w nie. Czyli jedna dzielnica wjedzie tu sobie, jedna maść sobie wjedzie tutaj tu. Zaraz tak, tutaj by się przydało po prostu zbić kółeczko. I co, później by pojechał... Okej, dobra, to jest nawet całkiem ciekawy pomysł. To będzie dzielnica jednokierunkowa, bym powiedział, znaczy dosyć mocno jednokierunkowa. Zaraz pozmieniamy kierunki, żeby to dobrze działało. Tu będzie dwu. I teraz tak, wejdźmy sobie tutaj. I teraz tak, tu jedzie w dobrym, tu jedzie w dobrym. Tu jedzie w złym. I tu jedzie w złym. Okej, dobra. I teraz to sobie przeróbmy też na jednokierunkową, żeby tutaj już po prostu się
ta dzielnica cała trzymała kupy, bo tak to wyjdzie na nie wiadomo co właściwie. Dobra, no i tu jest całkiem nieźle, no to możemy puścić naszą linię. Tak, na razie naszą linię będziemy mieć tutaj, ponieważ tu będzie ten nasz węzeł, a jak zrobię coś takiego, to będę mieć 100% pewność, że nie zapomnę o tym, że coś takiego tu miało być. Nie stawiamy przystanku tu tak blisko. Tu możemy go postawić, bo tam mogłyby się wtedy zacząć robić korki. A tego byśmy nie chcieli. No a tutaj podjedziesz. Tu jest właśnie po tej, albo nawet gdzieś tutaj, po tej przeciwnej stronie. Później tutaj pod kasynem, no to koniecznie musi mieć jakiś przystanek. Sobie tu dojedziemy gdzieś tu. Tutaj. Ładnie. I stąd. No dobra, tu będzie jeden przystanek taki. I tutaj dojedziesz sobie tam. Tu będę musiał po prostu przesiadać na razie. Nie wiem kiedy tu dojadą bambaje, w sensie one będą wyjeżdżać pewnie z tej zajezdni właśnie. I już jadą. I już są chętni, którzy by z niej skorzystali. No, tu już jest 5 osób. No, bardzo fajnie, bardzo ładnie. Na pewno trochę nad popłotem dzisiaj popracowaliśmy, może niekoniecznie dużo ludzi się budowało. W sensie, no... Prądu nam brakuje. Zacznijmy od tego, że prądu nam brakuje. I to bardzo dużo nam prądu brakuje. No to jest jedna rada. I z niej skorzystamy. Trzeba postawić jeszcze taki jeden... Tylko gdzie? Nie lubię tego, ale nie wiem, czy tu mam wybór, żeby gdzieś to indziej postawić. Tu. Dobra. Chwilowo będzie tutaj. Mamy prąd. Tutaj tego przebudujmy, tą część, bo zacząłem i coś mnie musiało stąd odciągnąć, że tego nie skończyłem, powiedział. I tak, tutaj był mój pomysł właśnie, żeby to sobie... Czekaj. Tu dotąd skręciło. To sobie wywalimy. I tak. Tutaj dojedziesz sobie tak daleko, jak idzie ta droga. Ona tutaj wykręcała się akurat. Ale tak czy siak. Teraz tak, wywalmy ten... Właśnie tą autostradę, bo tu o to chodzi. Żeby nie było tej autostrady, a była ta w środku. Bo wydaje mi się, że jak zrobimy właśnie w ten sposób, to będzie nam tutaj lepiej działać. O, i to nam tutaj sobie ładnie wykręci. Sądzę, że to jest dobre rozwiązanie. No, część samochodów oczywiście się pogubi na początku, ale później będą dojdą do ładu. Dobra, tutaj dojedzie to sobie. Teraz tak, tutaj chyba mi się nie opłaca robić właśnie przejazdu, bo tutaj to jest przecież tylko taka droga mała. Tu by się opłacało to zrobić, ale gdzieś tutaj. I zróbmy sobie. W sensie, damy to sobie od tego parku na tyle. Raz, dwa, trzy. Tak, taki jest zespół. Chciałem powiedzieć, taki był zespół, ale przecież on cały czas jest. I tutaj będzie raz, dwa, trzy. Dojedziemy sobie tu. Tu się podłączymy. No tak. I mamy takie jeszcze jedno podłączenie, takie górą. Tu dajmy sobie dojazd. Tu i tu, dobra. Stąd zróbmy sobie podłączenie tutaj z tym. I tutaj będzie, no... Czekaj, bo ta mi się tutaj nie podoba kompletnie. W takim miejscu, żeby tu wyjeżdżać, to trochę kiepsko. Czekaj, może jakoś mi się uda to jakoś tak ładnie wykręcić, żeby tutaj ładnie wjechało. Chociaż to wątpię trochę. Dobra, powiedzmy, że dojedziesz dotąd i tutaj. Nie. To dojedź dotąd i tu dotąd. Cały czas nie. Dobra, to dojedziemy tu i tu. Dobra. Dobra, niech będzie. Zaś stąd, ponieważ tutaj jest ta droga i ona tutaj faktycznie jest, która tutaj się przydała do przejazdu górą. Będzie do trzech. Tu przejedziesz sobie nad tym. I tu sobie zjedziesz do tego. Naszego przemysłu. Do naszego przemysłu. Handlu. No. A tu wywalmy oczywiście to. Bo to tu. Nasze damy samowystarczalne. Tu będą się dalej budować. Z
mamy największe zyski, okazuje się. I dajemy, żeby się tutaj po prostu teraz wszędzie budowali. Tak, w tej dzielnicy nie ma handlu, tak normalnie gdzieś tam powrzuconego pomiędzy te budynki. To jest jedna taka dzielnica. I na tym... Nie wiem, czy w tej dzielnicy jest, żeby tu ten... To było coś takiego. Jest. Okej, dobra. To dajmy, żeby coś się po parę sklepików pobudowało. I tyle. Oczywiście gdzieś tutaj, w tych rejonach. Bo w innych to by mnie trochę mało interesowało. Dobra, no i dzisiaj w tym kolejnym odcinku nam się znowu nie udało zbić metra. No cóż. Ale zrobimy to raczej w kolejnym. Już taki mam pomysł, że... W kolejnym to się zajmujemy głównie metro. Team metro. I całą resztą. Bo nie chcę też, żeby te odcinki były przydługie. Tego właśnie za chwilę po prostu skończymy. No, a tu dajmy, żeby się też budowało jakiś handel. No, a tu jest ten budynek. Tutaj zamiast tego budynku też będzie handel. To jest jakieś sklepiki głównie, tak? No, to nie taki handel. Ta, tutaj się tak ładnie ciągnie ta droga. Bym powiedział, że tu by się przydało zbić coś takiego. Tylko z tym, że to powinno wyglądać w ten sposób. O, dokładnie. Czy będzie się teraz budować dookoła tej drogi. Teraz zrobimy tutaj ścieżkę toaletową. Tak, obok tej drogi. Czekaj. Dobra. Dojedziemy sobie tutaj. I z drugiej strony właśnie tak samo. Musimy jakoś obok tej drogi. Tutaj, dotąd i tu dotąd. Dobra, świetnie. I tu dajmy, żeby się budowali dotąd. I nasz handel tak samo dotąd. Dobra, sądzę tak, że na pewno nasi ludzie pokochali to połączenie. No jeśli mają jeszcze bardziej je pokochać, to dajmy im tutaj ścieżkę dowodową. To jeszcze bardziej nas pokochają. Sądzę, że dalej nasz przystanek bombowy w tymże miejscu jest trochę też nie na miejscu. W tymże miejscu jest trochę nie na miejscu. No, przestawmy go sobie tutaj. I tak, tutaj trzeba będzie go wmontować. Tu. I drugi też tutaj. Bo ten będzie do przesuwania jeszcze dalej, więc... więc niech to także będzie. Dobrze, na zagadku jest 37 minuta, więc powinniśmy już kończyć. I tak też robimy, tylko zobaczmy jeszcze, zanim skończymy. Bo pamiętam, że gdzieś metro właśnie już zaczęliśmy robić. Tak, tu jest jedna stacja. I na razie tyle. Dobra, no to tym będziemy się zajmować. Linia tramwajowa naprawdę całkiem nieźle robi swoje. Oczywiście nie bójcie się, autobusy w tymże mieście też się pojawią, ale później. Później jeszcze po prostu tutaj, żeby idealnie im tutaj się jeździło, autobusy będą, wejdą w życie. Tylko takie bardzo mocne autobusy. Dobrze, zerknijmy na koniec, czy edukacja się miewa dobrze, żeby nam się miasto dalej ładnie zbudowywało. Dobrze. Nic się nie najlepiej, więc dajmy tutaj sobie szkołę. Jeszcze w sumie gdzie, ale ta szkoła to powinna być tu. A tutaj był, powinien być, o, dalej by. Dalej, co do... Tu jest dobrze, świetnie. To możemy wam postawić basen publiczny. Chyba nie wiem, czy halę sportową wolicie. No może halę sportową. No, bo to na pewno, bo pamiętam z tego, co... Nie wiem, to im pomaga tutaj. Dalej, taką ładną szkołę byśmy tutaj postawili. Od tej strony. Mam nadzieję, że nie potrzebujemy postawić dwóch. Chyba... No chyba nie. To postawmy drugą gdzieś na razie tutaj. Dobra, całkiem nieźle. Uniwersytet to wiem, jestem przekonany, że powinno być, że być dobrze. Co do wody to nigdy nie jestem przekonany, czy jest dobrze. Dobra, i za chwilę... No ma, to doczekajmy już do tego, bo to jest kwestia paru dni. Tego akurat tego nie było jeszcze. Dobra. Policja, no to jakaś mała może być gdzieś tutaj. Trochę wody nieźle zużyliśmy, powiedziałbym.
Dobra, i co do tego widzę, że tutaj nie ma problemów z tym. Świetnie. Jak nasz przemysł sobie radzi? W sensie na pewno całkiem nieźle sobie radzi, to tak jestem przekonany. 15 tysięcy, wszystko to jest produkcja własna, zero importu, no to ładnie. I najwięcej zarabiamy na drewnie budowlanym. Ale to się zmieni, kiedy postawimy więcej tych budynków po drugiej stronie ulicy. Taki mam pomysł. I wtedy się zacznie fajnie robić. A ty potrzebujesz wody koniecznie, bo inaczej nasze miasto nie będzie mieć prądu. Wystarczająco. Dobrze, to tak. Zostało nam parę dni do. O, no właśnie. Już widzimy, że ludzie schodząc tutaj spływają. Już jest prawie full komplet ludzi. Utrzymanie 4000, no całkiem dużo. Mecz się zaczyna 6. Mamy trzeci. Czwarty. To już za chwilę. Piąty. Szósty. Obecny mecz. O! Nagle się zrobiło. Dobra, czekajcie. Patrzcie na trybunę. No, wiadomo. Dobra. Jesteśmy na trybunach i nie ma żadnego meczu. Co jest? Mogę, żeby nawet sobie tutaj usiąść. O, to fajnie jest. I co jest? Jakaś ściema z tym meczem. Dobra, to jak wygramy ten mecz i jakie będą wyniki jego, zobaczycie już w kolejnym odcinku. Jeśli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jesteście nowym odcinkiem, to subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Zacznijmy. No, całkiem nieźle nam idzie. Oczywiście widzimy, co jest naszym największym problemem, ten drugi podpunkt. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!